Objawy chorej trzustki. Trzustka to niesamowicie ważny organ i jeden z tych, które przypominają o sobie, kiedy już jest dosyć późno, ponieważ to taki prawdziwy twardziel. Niestety my też o tej trzustce pamiętamy tylko wówczas, kiedy coś się z nią dzieje. I oczywiście warto o nią dbać, ale o tym materiał jest już na kanale. Ale dzisiaj inny temat. Jakie objawy pojawiają się, kiedy ta trzustka. Przestaje działać w taki prawidłowy sposób. Co powinno nas zaniepokoić? Co powinno spowodować, że od razu idziemy do specjalisty? Ponieważ w przypadku trzustki oczywiście w przypadku innych rzeczy też ale trzustka tutaj jest takim bardzo ważnym miejscem, które niestety już powinno z automatu kazać nam biegiem biec do specjalisty ale jak ta trzustka objawia, że coś jest z nią nie tak. Po pierwsze, zacznijmy od bólu brzucha, który następuje najczęściej po posiłku, ale też niestety może pojawiać się też w ciągu dnia. Ten ból jest umiejscowiony w nadbrzuszu, wśród brzuszu, jest ostry, promieniujący, może aż promieniować do kręgosłupa. Ból naprawdę określany jest jako bardzo mocny. Może się z nim wiązać na przykład nudność, mogą pojawiać się wymioty i ten Ból jest naprawdę mocny. Kolejnym objawem są tak zwane biegunki tłuszczowe, czyli widać w stolcu ślady tłuszczu. No, Trzustka nie jest w stanie sobie z tym poradzić, więc niestety nasz układ pokarmowy i cała reszta, która postępuje po nim, niestety tego tłuszczu nie jest w stanie wchłonąć. Mogą pojawić się też problemy z nadmiernymi gazami, problemy ogólnie z układem Pokarmowym oraz ból w czasie wypróżniania. Nasz mocz może zaczynać mieć coraz ciemniejszy kolor, ten kolor moczu może być coraz ciemniejszy. Możemy też tracić na wadze, ale nie w taki sposób, że wiemy, że na przykład się odchudzamy, że powiedzieliśmy jakieś kroki, żeby stracić tą wagę, tylko ta masa naszego ciała, utrata masy naszego ciała jest trudna do wytłumaczenia. Po prostu chudniemy. Bez naszej ingerencji. I oczywiście jest to bardzo coś negatywnego. Tutaj nie ma się z czego cieszyć, tylko od razu sprawdzamy, co się dzieje. Taka nagła utrata to bardzo, bardzo mocny objaw, w tym objaw chorej trzustki. Może pojawić się świąt, mogą pojawiać się takie plamiste wysypki na naszym ciele, zwłaszcza po bokach tułowia, w okolicach pępka. Może pojawić się też żółtaczka, czyli takie. Żółte zabarwienie skóry, białek oczu. Powłoki na brzuchu mogą być napięte, może pojawić się gorączka, zaczerwienienie twarzy, problemy z funkcjonowaniem, takie, że jesteśmy osłabieni, nie mamy na nic siły. Więc te objawy są dosyć łatwo zauważalne. To nie są rzeczy, które trudno zauważyć. No, może z tymi zmianami skórnymi jest troszkę gorzej, ale jednak. Większość tych objawów, jakie daje trzustka, są bardzo charakterystyczne i naprawdę trudno je przeoczyć. Więc to wykrycie, że coś jest nie tak, powinno nie być aż takie trudne. Co zrobić, kiedy te objawy się pojawią? Idziemy do specjalisty. Tutaj nie ma na co czekać. Nie tylko dlatego, że to jest trzustka, ale nigdy nie ma na co czekać, ponieważ objawy, które na przykład tak jak dzisiaj mogą charakteryzować jakieś problemy z trzustką, w rzeczywistości mogą nie być związane z tą trzustką, mogą wynikać z innych zagrożeń, z innych problemów z naszym ciałem, więc oczywiście my samodzielnie tego nie określimy. Musimy przejść odpowiednie badania, musimy być skontrolowani, żeby nie okazało się, że jest coś źle, bardzo źle. Więc im szybsza reakcja, tym lepiej. A jak zapobiegać problemom z trzustką? Oczywiście tym, które nie wynikają z Genetyki i z podatności na niestety problemy z trzustką. Oczywiście po pierwsze, dieta. Odpowiednia, normalna, zbilansowana dieta z mniejszą ilością produktów wysoko przetworzonych, z małą ilością produktów ciężkostrawnych, z małą ilością produktów mocno smażonych, oczywiście dodatkowo rezygnacja z palenia, z alkoholu, ogólne takie. Normalne założenia, które najczęściej słyszymy, kiedy mowa o takim odpowiednim odżywianiu i odpowiednim życiu. Więc, po pierwsze, dieta i to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy pamiętali, że ta dieta to nie tylko na przykład nasze serce, nerki, wątroba, ale też na przykład trzustka i nie tylko. Więc pamiętajmy, że to jest podstawa. Oczywiście, nie będę twierdził, że ta dieta musi być idealna. Ponieważ mogą być odstępstwa, ale w granicach rozsądku. Tu oczywiście zapraszam na materiały o tym, jak dbać o tą trzustkę, oraz na materiał, gdzie mówię, jaką funkcję, jaką rolę spełnia w naszym organizmie. A ta rola jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli możesz poleć, opublikuj, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał, inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.